Bedeker Ewangelii Gaudium. W pobożności ludowej, będącej owocem kultury głęboko przemienionej przez Ewangelię, znajduje się siła czynnie ewangelizująca, której nie możemy nie doceniać. Pobożność ludowa kojarzy nam się z babciami, które siedzą z różańcem, odmawiają, często mówimy tak mało ciekawie, że klepią paciorki, czy z jakimiś innymi formami, w których. Inni może się nie odnajdują. Pobożność związana z dewocyjnym traktowaniem różnych przedmiotów kultu, czasem rzeczywiście dotykająca pewnych form, prawie że jakby to było bałwochwalstwo. Z jednej strony słusznie, że nas oburza. Tak przeżywana religijność, bo chcemy oddawać Bogu, który jest duchem, Bogu, który jest ponad wszystko, Bogu, który, którego nie jesteśmy w stanie w pełni w niczym zamknąć. On wymyka się spod wszelkiej naszej wyobraźni, z wszelkiego naszego wyobrażenia. A jednak w tej pobożności ludowej tkwi wielka siła, dlatego że ona była tworzona w świecie, który był całkowicie przeniknięty pewnością, że jest pośród nas Bóg. Bóg, który działa, Bóg, który towarzyszy nam we wszystkich naszych sprawach codziennych. Jest tym, który wraz z nami cierpi, wraz z nami raduje się. I ta rzeczywistość, która budowała pobożność, sprawia, że te wszystkie zwyczaje, wszystkie tradycje mają Głęboko zakorzenioną obecność Boga. Błędem będzie więc całkowite odwracanie się od ludowej pobożności, ludowej tradycji, bo tam jest przecież w sposób tradycyjny, językiem konkretnej społeczności lokalnej, zapisana głęboka wiara i zaufanie do tego, który pośród nas żyje. Błędem w drugą stronę byłoby usiłowanie, aby wszystkich zmuszać do tradycji, których nie rozumieją, do tradycji, które już dzisiaj nie przez wszystkich są rozumiane. Dlatego z wielkim szacunkiem traktujmy tę zwykłą, prostą pobożność. I nawet jeśli widzimy, że coś ociera o rzeczywistość, może, Bałwochwalczą, tak byśmy sobie pomyśleli, zaufajmy, że tam jest chęć prawdziwego oddania czci samemu Bogu. Bogu, od którego wszystko pochodzi, Bogu, do którego wszystko zmierza. Nie lękajmy się więc tego, że może to wykrzywić naszą pobożność. Bóg jest duchem i Bóg jest ukryty w niesamowity sposób. Jezus wyraźnie o tym mówi, że duch wieje kędy chce. Więc będzie zarówno w tej pobożności ludowej, jak i w przepełnionym charyzmatami doświadczeniu Boga poprzez ducha świętego. Tam jest Bóg, dla którego chcemy żyć, który jest pośród nas, działa.